Siema widzowie, witam was, kolejny odcinek The Long Dark, możecie zostawić lajka na dobry początek. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Tym razem gramy samicą, co? Tak, gdzie jest samica? Której czy udało się ostatecznie przeżyć, czy nie, to w sumie nie mamy zielonego pojęcia. Ale mamy tu jakieś rzeczy do wykonania, mamy survival, mamy jakieś zapałki przy sobie, mamy ekwipunek, możemy zobaczyć. O kurwa, to samica wygląda jak samica, mogę... No dla widza chciałem pokazać po prostu. Dobra. Dobra, gramy dalej. Teraz zakładamy spodnie, dobra. Nie mamy dużo na sobie, ale widzę, że tu jest coś i chciałbym to zbadać. Co to kurwa jest? Podobno jeleń. Ale wydaje mi się, że to nie jest jeleń. Zresztą ona w taki dziwny sposób mówiła, że nie wiadomo, że nie zdaje sobie sprawy z tego, co człowiek jest w stanie zrobić, gdy jest głodny. Także no śmierdzi mi to wszystko. Przeszukaj wskazówkę, dzięki którym dowiesz się czegoś więcej o Moli. Z wielką chęcią się dowiem troszeczkę więcej o Moli. W ogóle jakim cudem samica jest a nie jest w stanie więcej nosić. Jest tyle samo w stanie nosić. Dobra, widziałem, że słuchajcie, w poprzednim odcinku pierdził mi mikrofon. Nie wiem, z jakiego powodu jest to pierdzenie mikrofonu i czym to jest spowodowane. Nie mam zielonego naprawdę pojęcia. Ale mam nadzieję, że w tym odcinku już się naprawiło. Przynajmniej tak jak testowałem, to było wszystko w porządku. Nagramy sobie pierwsze 3 minuty. Jeżeli nadal dzisiaj by pierdział mikrofon, to sorry widzowie, ale to przez pierwsze 3 minutki, a później zobaczę, czy wszystko jest w porządku. A chociaż to się tak randomowo czasem odpala, więc to nigdy nie wiadomo. Chciałbym znaleźć jakąkolwiek wskazówkę o tej lasce, ale widzę, że nie mam ani jednej tego. Ani jednej tutaj interakcji. Nie mogę nic tu zrobić dosłownie. Zepsuta to jest broń, o kurde. Ty no nie mam nic tu. Nic tu do kliknięcia. Ani jednej rzeczy. Poszukaj więcej wskazówek. Nie wiem, może na górze. Chyba nie mam innego tutaj wyjścia. Tutaj może. Noż kurwa, tu nic nie ma. Jakie mam wskazówki poszukać, jak tutaj nie ma. To jest wskazówka? No nie jest to wskazówka. O! A jednak. Nie no, ale to bardzo jest nieintuicyjne, nie? Ja myślałem, że tu będzie jakaś kropka. A to tak randomowo mam kliknąć? O kurwa. No szansa na to, że ja znajdę randomowo takie rzeczy do przeszukania, to jest dość marna. Ale spróbujmy. I cały czas będę wyłzu... takie dźwięki wydawał. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Łóżko jak łóżko. Muszę razem na nich poskoczymy. Tutaj też nie. Nic, nic. A to co? To wyglądało przez chwilę jak... Jak klawiatura, ale to nie te czasy, chociaż komputery są tu, ale raczej nie w takim domu. No nie wiem, nie ma tu nic, kurwa. Nie wiem, co za wskazówki mam tutaj znaleźć, tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że nie wiem. O! Może trafił do więzienia jej ten. Jej mąż. Tak wygląda, na no, takie zbiega. Niedźwiadek. Dobra, wydaje mi się, że tą ostatnią tutaj wskazówką będzie albo złamany pistolet, albo głowa. A, złamany pistolet. Dobra. Wszystko. Poszukaj wskazówek. No, poszukaliśmy już wszystko, co mogliśmy. O! Wróciło zasilanie. Halo. Hello? Thank God you answered. Molly? Yeah, it's me. Listen up, doctor. Okay. They have me surrounded. They're smart sons of bitches. Who has you surrounded? Are you in trouble? Not who, what?
it's those damn wolves. They've cornered me in the barn. Sounds like they're trying to find a way in. But wolves don't usually bother people. Dobra, widzę, że coś mega jest nie tak z tym mikrofonem, więc robimy szybki reset. Ja wam puszczam jeszcze tą cutscenkę i muszę zrobić reset. Shit, lady, haven't even paying attention? Never mind that. Okay, what can I do? I need you to bring me something from the house. Okay, but you locked me in here, remember? Flower vase. Key to the basement's under it. Look for the gun locker. Grab the rifle rounds. Take the old revolver for protection. Might not stop a wolf, but it'll slow one down. Follow the blizzard line from the house to the barn. Get here quick and we'll figure it out. Hurry! Okay, I'm on my way. Go straight to the gun locker. Stay out of everything else, got it? Dobra, z tego co widzę, wszystko powinno śmigać, także kontynuujemy sobie naszą misję. Znajdź klucz pod wazonem, klasycznie, pod wazonem albo pod wydzieraszką. Są dwa miejsca, w którym znajdziemy najczęściej klucze. Kazała nam nie ruszać nic innego, także oczywiście, że pochodzimy sobie i poruszamy wszystko, co możemy ruszyć. Nie wiem, czy koniecznie będę musiał, czy w ogóle, o, przeszukaj wazon, no to ciekawe. O kurwa. A, pod tym wazonem miałem znaleźć, dobra. Myślałem, że jakąś zagadkę odkryłem. Poczekaj, opuść dobrownika, tutaj nie mogę. Nie wiem, czy ja w ogóle tutaj znajdę coś ciekawego, jak to będę szukał dalej. A w ogóle tu chyba nie mogę teraz przeszukiwać nic. No, musimy się udać do tej piwnicy na zewnątrz, nie wiem, mamy się udać. Wejdź do piwnicy. Gdzie tu jest wejście do piwnicy? Tutaj jest wyjście. A, tutaj mamy. W ogóle fakt, że kazała nam nic nie ruszać, już jest sam w sobie w miarę podejrzany, więc... Co tu się kurwa... What? Holy shit. Ty to i mąż. Łożysz kurwa. No tak coś, no. I na bank. Ta noga co tam, znaczy ten jeleń, który ona tam miała, to nie był jeleń, nie? Dobra, zabieramy kurteczkę, zabieramy jakieś jedzonko, jakąś wodę, jakąś czapeczkę. Tym razem spróbuję chociaż raz się nie tego. Nie przeciążyć. I spróbuję trzymać wszystko w miarę w tych 30 kg. I przede wszystkim być najedzony, żebyśmy mogli w sumie troszeczkę więcej trzymać niż 30 kg. Dobra, tu jest martwy gościu, a my co mamy zrobić? Musimy znaleźć amunicję do karabinu. No coś czuję, że... Ja nie wiem, czy ja teraz chcę jej pomagać w sumie. Najchętniej to ja bym jej ten karabin... Tym karabinem odstrzelił... Co bym jej odstrzelił? Cicy. Tutaj możemy opuścić piwnicę, tutaj też. Czyli w prawo. Czyli jak zwykle ostatnia ścieżka, którą wybieram, okazuje się prawidłową ścieżką. Tutaj mamy amunicję do karabinu, jeszcze jakaś amunicja do rewolwera chyba. No i sam rewolwer mamy. Rewolwer to potężny pistolet do obrony o znakomitej zdolności rażenia obalającego. No dobra, ile mamy amunicji? Trochę mamy. Czy szukaj pralka? Pewnie, że tak. Pierwszy raz widzę pralkę w tej gierce. Odpalmy w ogóle lampę. Będziemy więcej widzieć. Nauczyliśmy się tutaj w poprzednich odcinkach, że jednak warto jest zaświecić lampą, bo wtedy widać dużo, dużo więcej. I nawet jeżeli coś potocznie widać, to nie widać najczęściej tego. Później dopiero jak odpalimy lampę, to możemy faktycznie się temu przyjrzeć i okazuje się jakimś miejscu i okazuje się, że sporo rzeczy tutaj zostało pominięte. No książki i tak dalej bierzemy, no bo tutaj początek od nowa tak jakby zaczynamy naszą postacią. Tutaj możemy haczyk zrobić. W sumie ja bym zrobił haczyk. Ty, 20 minut mi to zajmę, zrobię. Bo to ze złomu się ogólnie robi. Mi ten złom niepotrzebny, a haczyk? Kto wie? Mi się nawet przyda chyba. Może będziemy mogli sobie łatwo łowić ryby, a to jest klucz do przetrwania. Ogólnie trochę żałuję, że nie widziałem większego poziomu trudności.
No ale spodziewałem się, że będziemy dostawać nieźle po dziurze. O, widzisz? Mówiłem, że coś pominęliśmy. No dobra, i tu wydaje mi się jest wyjście na zewnątrz. Ja zanim wyjdę jeszcze chciałem zgasić tutaj tą lampę i byśmy sobie do tej lampy dodali naftę. Żeby później nie musieć tego robić. No i chyba tutaj wszystko, co mamy, co powinniśmy mieć, to mamy. Sorry przyjacielu, ale muszę spadać. Opuśćmy piwnicę. Takie charakterystyczne wyjście do piwnicy jest tutaj bardzo, takie amerykańskie. A tutaj w ogóle jaki rozwalony cały ten pasażerowiec. O kurde, jakaś mega katastrofa. Przy tym małym naszym tym samolocie to... Linie prowadzą co? Idź wzdłuż śladów śnieżycy do stajni Moli. Okej, dobra, zobaczymy czy tu mogę coś wziąć. Nie mogę, tu mogę rozpalić ogień. A nie mogę sobie wejść tutaj z powrotem do domku? Nie mogę. A mamy tutaj drzwi? Nie mamy, że... Znaczy drzwi, nie. Mamy tutaj mapę? Tym razem naprawdę nie mamy mapy. Jest wielki napis, nie mamy mapy. Jeszcze wydaje mi się, że chyba naprawdę nie mamy mapy. Czy to jest stajnia? To ogólnie wygląda jak stajnia. A czy w sumie jest stajnia? Zajebiście szybko nam temperatura ucieka. No chyba to jest stajnia, tylko... Czekaj, jaka mam ma? Idź wzdłuż śladów do śnieżycy. Idź wzdłuż śladów śnieżycy do stajni Moli. Ale jaki kurwa śladów? Ja tu nie widzę śladów jednak. Nie wiem, które już są moje ślady, a które jej ślady. No to dupa. To po śladach poszliśmy. Normalnie? To chyba jej ślady. Nie, to moje ślady. Czyli w którą stronę mam do kurwy jebany iść? Może od drzwi, może od drzwi. Nie no, tragedia kurczę. O, pudełko. No, czemu jak zwykle muszę coś zepsuć na samym starcie? Po jakich kurwa mam śladach iść? Tędy? Tu może ślady. Ta, normalnie słyszałem na mieście, że ślady tu są. Po jakich? Tu nic kurwa nie widać, ja zamarznę zaraz. Do auta, pakuj dupę. Chodzę z powrotem do tej piwnicy, przecież tu się nie da żyć. Zapałki. Nie no. A miało być tak pięknie, kurwa, po jakich śladach mam iść? Czemu ja nie przeczytałem tego wcześniej? Dawaj czapkę kanadyjską. Mam to założone? Nie mam. A mam, mam. No ale zimnica, no co ty nie powiesz kurwa, 5 razy się zdubię. Miałem iść chyba wzdłuż linii wysokiego napięcia, ona tak powiedziała. Nie wiem, czy ja dobrze skumałem. Ale idę, co? W lewo. Powiedzmy, że tutaj. Najwyżej, jeżeli nie, to montuję wam to. Ale coś czuję, że chyba w chuja mnie lecą te linie wysokiego napięcia. Tu się kończy linia. Dobra, ale jest jeszcze tutaj druga odnoga. W tym czasie zamarzniemy, zanim ja tam dojdę, ale... Ja tutaj w miarę się szybko HP regeneruje, więc chodźmy. Powinno być ok raczej. Wydaje mi się, że ona mówiła coś o liniach wysokiego napięcia. Nie skupiłem się niestety, ale... Wydaje mi się, że tak było. Czyli według moich precyzyjnych obliczeń idziemy perfekcyjnie. W ogóle mogę się wyleczyć w sumie. Skręconą nogę mogę wyleczyć. O, będziemy szybciej szli. Będziemy mogli biec nawet. Dobra. Gazu, gazu. Nawet jeżeli nie znaleźlibyśmy bandaża, to w sumie mogłem tego, podrzeć jakieś ubrania. Kurde, nic nie widać. Oj. Skąd? Skąd ty mnie wyczuwasz w ogóle, gagatku? Widzę skąd. Ale mnie chyba nie atakuje, prawda? Nie, chyba jak są takie dźwięki, to atakuje. Tak, włączyła się taka muzyka specyficzna. Wydupca. No, nie jest dobrze. Nie miało ich... Oddaj strzał, kurwa.
Nie miało to ich czasem odstraszać? A, ja krwawię. No to dupa. Stop the bleeding. Krwotok. Krwotok jest najgorszy. Trzeba zdjąć czapkę. Trzeba tak zrobić i podrzeć tą czapkę. Bo inaczej będzie jak tragedia. Tak, i teraz trzeba wykonać bandaż. Chyba źle robię. Chyba mega dużo czasu zmarnuję. Nie wiem w sumie, dobra. Bandaż mamy. Użyj krwotok. Dobra. Krwotok zatamowany. Ale i tak dobrze nie jest. I co teraz? W którą stronę? No dobrze, kurwa, idę. O, siema. O, kurczę. Chyba ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Tak, na 90% to źle idę ogólnie. Cześć, widzowie. Wracam, witam serdecznie. No nie, 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 w tą stronę miałem iść, nie tam, widzowie, nie. A tu mi w ogóle temperatura wzrośnie? A, nie wzrośnie, dobra, czyli tu też zamarznę. No, to zajebiście. No dobra. Lecimy przed siebie. Ogólnie wzdłuż tego mieliśmy iść. Nie lin wysokiego napięcia, tylko tych lin. To też są chyba... Nie, to jest jakiś sznurek. Nie wiem, co to jest. Dobra, ale wzdłuż tego, przynajmniej tam ziomuś w tą stronę szedł. No i obawiam się, że zdążyłem już wystrzelić wszystkie strzały z rewolwera. Z rewolwera. Mam nadzieję, że w tą stronę, prawda? Widziałem już na filmiku. Już trochę zcheatowałem. No nie mam strzałów niestety. To jest przypał trochę straszny. Dobra, i to jest chyba ta szopka, do której my mamy się udać. Zaraz tam wejdziemy. Poczekaj no. Teraz zobaczysz, czy tu nic nie ma ciekawego. Nie ma. Zamarzamy, więc trzeba szybko pakować dupę do tej szopy. Otwierać. To chyba tutaj, prawda? O kurde. Siema. Ty nie miała cię tu być? Hello? That you? Molly? Yeah. Look, sorry I bailed on you, but I couldn't take a chance and wait. One of those big bastards broke into the barn. And as luck would have it, I'd left my bow in here last summer, completely forgot. Anyways, took care of that son of a bitch. Molly? I was in your basement. Right. So? I found the body. Shit. Molly, who was it? Just... Your mom's. None of your business. I told you to stay out of my shit. Dobra, coś czuję, że nie tylko... No flyer for a town meeting of some kind. Wilki na mnie będą polować. Bo Molly też. Robi nie okej. Mapy? Mam mapę! Pochczman, z lotki się dowiedziałem, dobra. Tutaj mamy zagrodę Molly, tutaj mamy stajnię Molly, tutaj mamy budynki gospodarstwa Wesołego Dolina. Tutaj mamy naszą główną misję. No dobra, raczej misja jest zawsze taka sama. Musimy przetrwać, niestety jesteśmy mocno poharatani, bo szedłem jak totalny dzban. Nie w tą stronę. Jeszcze mi wilki pogryzły. Dobra, mamy ryzyko infekcji. Infekcji byśmy nie chcieli dostać, więc jak najszybciej to trzeba ogarnąć. I tutaj bym chętnie odpalił ognisko, ale obawiam się, że nie jestem w stanie. Nie da się odpalić ogniska w pomieszczeniu. A i ja zaraz umrę z przeziębienia. Szybki pomysł jakiś? Czy jak ja walnę sobie śpiwór, survival śpiwór tutaj, to czy mi tu będzie ciepło? Nie, odczuwalne minus 6. Czekaj, będę zrobił zapis i spróbował w sumie się kimnąć godzinę. Nie, umrę. Tak jest.
Pogrążam się w wiecznej ciemności, jak to brzmi w ogóle strasznie. Dobra, wczytujemy. Stan 9%, no to jest napisane w ogóle, jak wczytuję giereczkę, tak? Ile mamy przy... Stan 9%, a to jest odnośnie czego, bo ja nie rozumiem do końca. Stan 100%. Stan czego? W sumie. No nie wiem, może danej misji. Dobra, weźmy ten śpiwór, podnieśmy, zaraz umrzemy, zaraz umrzemy. Ech, no nie jest dobrze, widzowie. Potrzebowałbym tutaj, mogę się też kimnąć w tym sianie. To mi za dużo nie da. Ty, bo ja ogólnie fest umarłem, nie? Ona zostawiła tu podobno łuk, ale ja już chodzę, chłopie. Zobacz, jak ja chodzę, ty, gdzieś tu łuk jest. Słuchaj, musimy znaleźć łuk, Astrid. Łuk, drewno cedrowe. O, tu, odpalimy, tak, ogień. Odpal, jak najbardziej. 95%, odpalaj to z prędzikiem. Dobra, czemu ja takich rzeczy nie zauważam? Ja mam jakieś takie mega widzenie tunelowe i tylko widzę jedną rzecz, a nie zauważam tych pozostałych. Dobra, i teraz powinniśmy się ogrzać. Dobra, powinno być git. Wróci nam na pewno. Hapę nam na pewno wróci. Kopium. Dobra, przygotujmy posiłek. Wodę. Przygotujmy, bo woda się akurat na pewno przyda. Nie wiem, czy ją mamy jakąś. Mamy jakąś wodę w sumie. Dobra, i teraz co, możemy się kimnąć? Chyba możemy, jakbyśmy się tu... Kurwa, co się dzieje, jak moja postać chodzi? Ciężko to nazwać chodzeniem. Kurwa, jakbym tu śpiwór postawił? Dobra, mogę się kimnąć. Możemy się z 4 godziny kimnąć w sumie. Albo z 3 chociaż. Powinniśmy też zregenerować HP. No i w sumie ustawiłem wodę, zapomniałem o tym. Już raczej po wodzie. Jeszcze raz bym mógł przygotować posiłek. Dobra, HP nam się trochę zregenerowało. Możemy podnieść śpiwór. Śpiwór jest najważniejszy, bo w ostatnim, jak wyrzuciłem śpiwór, to nie był dobra decyzja. I musimy gdzieś tutaj znaleźć łuk ogólnie. Znaczy, no nic nie musimy, ale wypadałoby znaleźć łuk. Tutaj jest wilk, nie mogę go niestety oprawić. Tutaj mam jakiś znacznik, a mogę się tu kimnąć. Drewno z odzysku. Ale mówiła, że tutaj łuk zostawiła, prawda? No kurde, mówiła coś o łuku. Nie, ja znowu coś misnąłem, nie? Ona zaraz się okaże, że ona mówiła, że ma łuk w domu, nie? Albo nie, ona chyba po prostu użyła tego łuku. Tak mi się wydaje, że ona mówiła, że tego, że ona miała łuk i dzięki temu przeżyła. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj mogę przejść, ale nie wiem, czy coś tu znajdę ciekawego na tym dachu. To taka mini zabawa jest. No, może tam będzie ten łuk. Nie mogę niestety się podnieść, żeby trochę szybciej iść. A to jest drabina, nie wiem, czy po tej drabinie mogę wchodzić? Nowa mechanika, giereczki? Nie, chyba niekoniecznie. Będzie tu coś ciekawego? Deska jest. No i tyle. Tu nic nie ma, mam flarę. Mam coś jeszcze do ognia? Mam tą. Naftową lampę. Może dzięki temu będziemy lepiej widzieć potencjalny łuk. A nie mogę schodzić po drabinie. Nie, chyba tutaj nie ma łuka. Chyba ona mówiła, że miała łuk i dzięki temu przeżyła. No dobra, wypada iść dalej chyba. O, siekierka. Dobrze, że oświeciłem, no, tą lampą, bo bym nie znalazł siekierki. Dobra, sprawdźmy wszystko dokładnie, ale wygląda na to, że już tu więcej nic nie znajdziemy. Możemy sobie kliknąć zaczekaj i kliknąć anuluj i wziąć wodę do picia, zdatną do picia, dobra. No i chyba idziemy na tego, nie? Na podróż. Powoli się robi niestety ciemno. No ale miejmy nadzieję, że nie będzie jakoś mega zimno. Niestety rewolwerem da się strzelać bez uprzedniego przycelowania, tylko tak o. Lewym przyciskiem, także muszę bardzo ostrożnie go... Ostrożnie się z nim posługiwać i nie strzelać sobie randomowo. Znaczy, no mogę strzelać randomowo, ale... Wiadomo. Lepiej zachować te strzały. Czy my chcemy do niej wrócić, do tej moli? Raczej chyba nie, co?
No raczej nie chcemy. Tutaj jakąś farmę ona ma. No dobra, idziemy chyba przed siebie i w lewo tutaj. Do gospodarstwa Wesoła Dolina. Czy od razu bezpośrednio do misji? Czy czegoś mi brakuje? Jedzenie mam. Badylina zabieram. Bo niczego mi nie brakuje. Trochę ciuchów by się przydało więcej. Żebyśmy nie odmrażali sobie. Bo tutaj powiedzenie odmrażać jaje nie pasuje, więc. Żebyśmy sobie nie odmrozili cipy. A tu też jest coś po prawo. A nie ma tutaj nic zaznaczone, to tam możemy w sumie iść. Bierzmy te grzybki. A ja ze wszystkich misji, które wykonałem w poprzednim rozdziale, nie wykonałem jednej. Nie zebrałem grzybów. Nie zrobiłem z niej wystarczającej ilości herbat. No. Ale to psypał, straszne, ale prawda. Dobra. No możemy iść chyba tutaj po prawo. To jest jakiś domek, a tutaj krew w ogóle jakaś jest. No dobra, to wyciągam giwerę, bo już się trochę cykam. Ty w ogóle tak się zajebiście biega, jak jesteśmy nieprzeciążeni, nie? Serio, już nigdy nie biorę tyle rzeczy, żeby być przeciążonym. Nie, nawet jak mam przymierać z głodu, jebać. No się za przyjemnie biega tak teraz. Siemano. Szukaj zwłoki. Umazana krwią, no ta wiadomość. Dobra, a chciałbym przeczytać ją w sumie. Jak to się przeczytuje? Ulotka tu jest, zbadaj. Moja krew przesiąka przez papier. To wszystko, co ze mnie zostało, co za tchórze. Coś wyskoczyło i mnie ugryzło. Nie trzeba było ufać Matisowi, to żaden przywódca. Nie ufać mu, nie zaprowadzi nikogo do domu. Poszukaj innych śladów zbiegu skazańców. Nowy cel. A kurczę, zdaje się, że kilku osalałych z wypadku więziennego autobusu do Blackwood przedostało się do Wesołej Doliny. Zbadaj sprawę i sprawdź, czy skutki wydarzeń z Milton podążają twoim śladem przez góry. A to ciekawe, w sumie bym to wykonał tę misję z wielką kurczę chęcią, tylko generalnie jest taki problem, ten problem nazywa się zaraz zamarzę. To jest całkiem duży problem. Wydaje mi się, że z wielką chęcią wykonam tę misję, tylko nie teraz. Gdzieś tam pójdziemy przy okazji. Jak będziemy. Do tamtych miejscówek. Ja się cisza zrobiło. Ile jest temperatury dla nas? A minus 20, to jeszcze nawet nie ma wichura ani nic, nie? Nie wieje tam, co jest. No niedobrze, trzeba poszukać tych ciuchów. Pobadamy tych więźniów później, natomiast no... Oni raczej przy sobie nie będą mieli tego, czego potrzebuję aktualnie najbardziej, czyli ciuchów. Proszę, udajmy się tutaj do tej chatki. Gospodarstwo jakieś. Tutaj farmerskie miejscówki są. Kurde, zajebiście ta w sumie. To sobie idziesz. Łoż, mi się przypomniało, jak sobie tak chodziłem kiedyś. Mega fajne to było. Po jakimś pustkowiu, tylko ty, droga, las, koło. Jakieś farmy, no bez kitu, no, dosłownie tak samo jak tutaj to wyglądało, tylko w sumie lepiej. Bo realne to było. Dobra, prosto mniej więcej, tylko tak bym ominął wilka. Tutaj, a tam nie ma czegoś? Tam nie ma jakiegoś domku? Tam coś jest, tylko to są chyba takie baraki, mi się wydaje. Nie, 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 do domku, bo ja zamarznę w sumie. Dobra, nie, w barakach, odpalę sobie ognisko przecież. Stać mnie, dobra, do baraku. Tam sobie ognisko odpalimy. No jelenia raczej nie zabije. Ogólnie to nawet z tego rewolwera tutaj te wilki badałem na 3-4 strzały, więc... Czasem po jednym uciekałem, jak je trafisz, ale to rzadko. Chyba, że po prostu poprzednie... Chociaż może badałem na jednego strzała, tylko... Nie trafiałem je. Dobra, zróbmy tutaj ognisko. Próbujmy, cyk, żeby się trochę ogrzać. Szansa 75%, gituwa.
Dobra, mamy to. Dodaj paliwo. Dobra, niech 3 godziny się tutaj pali. No i co, my przez te 3 godziny co zrobimy? Napoimy się? Pewnie, że tak. Zjemy sobie coś do jedzenia i po prostu odpoczniemy. Żeby nasza postać się tutaj wyhealowała. Chociaż 3 godziny to chyba za dużo nie wyhealowała, tylko jakby... odzyskała temperaturę ciała. O. Dobra, ile jeszcze ogień? 3 godziny 17 minut. Survival zaczekaj 3 godziny. 3 godziny. Powinno być ok. Oj, wolno to mega tego. Ty. No czemu tak temperatura mnie wolno tego wzrasta? Mogłem do śpiwora iść. A to zrobimy jeszcze raz, pa. 3 godziny i kikanda. Survival, śpiwor. Pyk, śpi, 3 godziny, śpi. O, śpiwozę to od razu. Nawet godzinka by wystarczyła. Bo cieplej, no nie, jeszcze. Jak się kimniemy, dobra. Podnieś kituwa. Możemy iść na wyprawę dalszą. Przed siebie, mniej więcej w tamtą stronę. Gazu na shifcie i będzie dobrze, tylko żeby wilki nie zaatakowały. Zważywszy, że jest noc, to nic nie widać. Taki atak może być szybko na mnie przeprowadzony, a ja się mogę nie zorientować nawet. Fajnie to wygląda, śnieżyco. No fajnie, nie wiem, jakoś mega mi się podoba ta gra. Mówiłem o tym pewnie z 5 razy, ale powtórzę jeszcze raz. The Long Dark to jest genialna gra, mimo tego, że jest kurewsko nudna i to jest jedna z najnudniejszych gier, które grałem, bo tylko i wyłącznie idziesz przed siebie i tam za dużo tu się generalnie nie dzieje, to nie jest ani mega jakoś trudne. Zazwyczaj te mechaniki tutaj są mega frustrujące, aniżeli trudne. To i tak to jest najlepsza gra, jaką grałem, nie? Moskitu. Wydaje mi się, że to przez to... nie wiem w sumie przez to. Nie wiem, pierwszy raz gram w grę, która jest jednocześnie nudna i jednocześnie tak samo ekscytująca jak nudna. Nie wiem, jak można to zrobić i osiągnąć taki efekt. Tutaj po lewo jest, co jest po lewo? Jakieś szopa jest po lewo. Chodźmy może, a tutaj też są jakieś szopy. Czekaj, wyciągnę może nie flarę, tylko o. Oto to właśnie. Naftowa ta lampa. Jak kiedyś tak chodzili z tą lampą. Fajne są te lampy, nafty. Nafty lampowe. Lampy naftowe. Fajnie to wygląda, jak tak idziesz w tym śnieżycy. Takie zdjęcie fajne by się na pewno jakbyś zrobił sobie, nie? Podczas na przykład śnieżycy z takim wąsem, chłopie, idziesz tam. Super, jakie zdjęcie by wyszło. Stodoła, po prostu tak nazywa się miejscowa? Chyba tak. Wysokiej narzędzia jakości. Wysokiej jakości narzędzia. Wysokiej... co ja powiedziałem? Znowu pomyślałem. O kurwa, co ja gadam teraz? Dobra. Jakiś bóg rymów. Dobra, będzie tu coś ciekawego? Chyba nie, ale temperatura aż nam tak bardzo nie ucieka, więc git. Grot. Do strzały, okej. Na razie by nam się przydał... o, łuk! Dzięki, no. Spoko, lampa naftowa też wezmę, to w sumie teraz to wszystko zbieramy, nie? Na razie nie jest najgorzej. Zanim będziemy przeciążeni, to trochę minie. Ogólnie najgorsze jest to, że ciuchy mega dużo tutaj ważą i one się też dodają do ekwipunku i to jest mega męczące, nie? Bo dzięki właściwie tym lepsze ciuchy mam, tym gorzej, bo mniej rzeczy mogę nosić. Kurze mnie to. Śpiwór mamy, nie wiem czy mamy jakiś dobry śpiwór. Jeżeli chodzi o zużycie, 85%, a ten 90%. No to możemy zrobić tak zwaną szybką podmiankę. Kituwa, tutaj jakiś plecaczek jeszcze. Szalik, żarcie. Dobra, automatycznie się założył. Drewno możemy popodnosić, węgiel też możemy popodnosić. Możemy to w ogóle rozpalić nisko, ale czy my chcemy? No mógłbym niby, nie? W sumie. Tylko nie wiem, ile mam zapałek. Nie no, trochę mam. No dobra, spróbujmy tutaj odpalić takie ognisko. I się chwilę też ogrzać tutaj. Przed naszą tutaj dalszą podróżą. Bez kitu, The Long Dark to jest kurwa symulator odpalania tego, nie?
Odpalanie ognisk. Tu cały czas odpalamy jakieś ogniska, nie? Dobra. Czy my chcemy przygotować wodę? Nie, chyba wodę mam sporo. A, jest git, litr wystarczy na razie. Dobra, to ja bym ustawił tutaj ten śpiwór. Survival. No i się kimnął z godzinę. Powinniśmy sobie tą temperaturę zregenerować na maksa. Tylko nie zgasiłem lampy naftowej, nie wiem czy to jest, nie będzie jakiś problem mega. No będzie, bo mi się skończyła. Kurczę, blaszka. Trzeba o tym pamiętać. Głupie to jest to, że to się automatycznie nie wyłączy, szkoda. No ale tak jak w prawdziwym życiu też, jakby nie wyłączysz to, to ci się zużyje. No ale trochę frustrujące to jest. Okej, wiatruwa, katalizator. Nie wiem, czy tym katalizatorem ja jestem w stanie uzupełnić tą jakby lampę? Chyba niekoniecznie. Batonik, woda. Mam dla ciebie wiadomość. Niestety, przy renderowaniu filmu źle się zrenderowało. I ucięło 3 minuty filmu. Ale mimo tego możesz zostawić lajka. Albo 5. Też możesz 5 lajków. I wpaść na mój drugi kanał. Dzięki widzowie. Pa, pa.